Cześć, ja nazywam się Michał Kiereś i razem z braćmi prowadzę bloga o inwestowaniu w nieruchomości, a także ten kanał na YouTube, który teraz oglądasz. I dzisiaj chciałem się Ciebie spytać, a w zasadzie powiedzieć Ci, co jest lepsze, czy inwestowanie w nieruchomości na wynajem, czy może flipowanie tymi nieruchomościami? Flipowanie, wiesz co to znaczy, no jeżeli oglądasz nasz kanał, to myślę, że masz pełną tego świadomość. Jeżeli nie, no to flipowanie to jest zakup nieruchomości, podniesienie jej wartości i następnie sprzedanie z zyskiem. Ile można zarobić na takiej nieruchomości? Od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, tak? Na jednej nieruchomości jest to możliwe. I teraz co jest lepsze? Czy właśnie taka strategia inwestowania w nieruchomości, że pomnażasz ten kapitał, bo na flipowaniu można bardzo fajnie pomnażać kapitał, czy może lepiej po prostu wynajmować te nieruchomości, czyli kupujesz nieruchomość, dostosowujesz ją do potrzeb Twoich najemców i następnie ją wynajmujesz. Oczywiście, no co zrobić, jeżeli masz ograniczony kapitał? Możesz zakupić przecież taką nieruchomość na kredyt. I którą stronę iść? Zastanawiałeś się nad tym, czy lepiej flipować i tę, wiesz, no ciężką pracę jednak wykonać, bo musisz wyremontować, użerać się z tymi wykonawcami i tam różne kwestie też formalne i prawne rozwiązywać, czy po prostu takim leniwym inwestowaniem w nieruchomości na wynajem się zająć. Kupić na kredyt, wynająć, mieć co miesięczne wpływy. Co zrobić? I właśnie o tym będzie najbliższy webinar, na który Cię serdecznie zapraszam. Nie może Ci na nim zabraknąć. Jeżeli chcesz flipować lub wynajmować, musisz być na tym webinarze. Webinar jest zupełnie bezpłatny. W najbliższy wtorek o godzinie 18:00. Porozmawiam o tym z Aliną Podgórską-Kieres. Aliną Kieres-Podgórską. Działa na rynku nieruchomości. Być może ją widziałeś na Facebooku, gdzie wrzuca mnóstwo informacji o tym, co robi. Jeżeli nie, to będziesz miał okazję ją poznać. Zapraszam Cię w najbliższy wtorek, godzina 18:00. Link do zapisu poniżej. Do zobaczenia, hej!